znajdujemy się w Czerninie, gdzie widać są robione faworki. Zapytajmy może, w jaki sposób się je robi. Jest z nami pani Karolina, opiekunka świetlicy. Pani Karolino, niech pani nam zdradzi przepis tych faworków pysznych. Jakie składniki, w jakich ilościach? Więc tak, potrzebujemy 3 jajka, łyżkę stołową octu, jedną śmietanę, 0,5 kg mąki i zapach waniliowy bądź cukier waniliowy. Wszystko wkładamy do miseczki, mieszamy ręcznie i po uzyskaniu jednolitej masy wałkujemy tą masę na grubość około 2-3 do 5 mm. Po uzyskaniu takiej grubości kroimy ciasto na paseczki, a później na trójkąciki i następnie robimy dziurki i wtedy przeplatamy. Tutaj nam dziewczynki pokażą, jak przeplatamy nasze ciasto. Dziewczynki, zademonstrujecie, jak się przeplata faworki? Tak. Powiedzcie mi, ile zjadłyście już dzisiaj? Tak przyznajcie się szczerze. 5. 10. A wasz rekord zjedzenia faworków? 20. 30. Dziewczyny, jesteście niesamowite. Pokażcie do kamery ładnie, jak robicie to. Prosty, łatwy sposób. Mi smakują ci faworki? Tak, bardzo. A przyczyniłeś się dzisiaj do jakiegoś zrobienia jednego? Tak, zawijałem. Układałem tutaj na tackach i podawałem do smażenia. Że po uśmiechu, że smakowało? Tak, tak, smakowały. Były bardzo pyszne. A powiedz mi, z czym najlepiej lubisz je jeść? Z cynamonem, z czym z dżemem, z cukrem pudrem i z cukrem. Smakowały wam faworki? Tak. A ile ich dzisiaj zjedliście? 4. 4. Też 4.